Dziś zapraszam Was na Podhale. Sprawdzimy jedzenie i restauracje na Podhalu w okolicach Zakopanego, ale nie w samym Zakopanem. Siądźcie wygodnie, przygotujcie sobie coś do zagryzienia i zaczynamy. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jesteśmy, jak widać, w polskich górach. Obecnie jesteśmy na Polanie Chochołowskiej, a w dzisiejszym filmie pokażemy Wam restaurację, którą odwiedziliśmy w ostatnich kilku dniach na terenie Podhala, ale nie w Zakopanem. Było już trochę filmów o Zakopanem. Czas wyjechać poza stolicę polskich Tatr i zobaczyć, czy w innych miastach, w innych mieścinach, wioskach można coś smacznego zjeść. Właśnie przyjechaliśmy, jesteśmy w Białce Tatrzańskiej i idziemy do litworowego stawu. Jedno z najczęściej polecanych przez Was miejsc. Różne opinie słyszałem o tej karczmie, także no zobaczymy. Błyskawicznie podano nam żur. Tutejszy żur ma w sobie pełno kiełbasy, bardzo dobrej. Jest też trochę ziemniaków, trochę jajka. Bardzo smaczny, pożywny, taki jak oczekiwałem. No i do tego też jest pieczywo, też naprawdę porządne. Druga z przystawek to moskole. Zakochałem się w moskolach, kiedy byliśmy zimą w Tatrach i tutaj podane są te placki z masłem czosnkowym oraz bryndzą. To jest masło, a to jest bryndza. Z bryndzą. Z bryndzą pyszne. Generalnie te placki same w sobie są przepyszne. Myślę, że podobnie będzie z masłem. Dobre takie puchate placki. Sam raz na pobudzenie apetytu. To były chyba najsmaczniejsze moskole, jakie do tej pory jadłem. Były tak bardzo puchate. Takie puchate były dobre, no. U mnie w ramach dania głównego kotleciki jagnięce podane z pieczonymi ziemniakami i taką sałatką radosną twórczość. Do tego sos czosnkowy. Niedawno jadłem pyszną jagnięcinę na Mazurach. Wprawdzie nie były to kotleciki, a był to szaszłyk, więc troszkę inne mięso, ale to takie nie robi na mnie jakiegoś większego wrażenia. Jest dość suche, a przy tym bez jakiegoś ciekawszego smaku. Nie jest to nic fantastycznego. A ziemniaki? Ziemniaki dobre. Może warto spróbować czegoś innego, będąc tutaj. Moje zamówienie raczej średnio trafione. Uczucia mam mieszane. Z jednej strony bardzo dobry żurek i świetne moskole. Z drugiej strony jadłem dużo lepszej jagnięciny w swoim życiu. Tutaj czegoś mi po prostu zabrakło. W tym miejscu, gdzie jest dość szerokie, obszerne menu, jest to miejsce no raczej turystyczne. Po prostu trzeba wiedzieć, co zamówić. Trzeba trafić też ze swoim wyborem. My trafiliśmy tak nie w pełni. A co jadła Sonia, no to już o tym opowie Wam sama. No ja mam podobnie trochę odczucia jak Maciek, ponieważ od razu wiedziałam, jaką wybrać zupę, jakie przystawki, więc tutaj nie miałam problemu, a z tym daniem głównym tak do końca nie wiedziałam. W końcu postawiłam na filet z pstrąga, on miał być smażony na maśle z takim sosem krewetkowym i z risotto z grzybami. No i rzeczywiście taki był, ten sos krewetkowy to tak bardziej był taki pomidorowy, można powiedzieć, taki kwaśno-pomidorowy. Było wszystko smaczne i poprawne, jakoś tak nie zrobiło na mnie nie wiadomo jakiego wrażenia. Jedynie co, to na pewno jak, nie wiem, na przykład sobie by taki rosły mężczyzna zamówił to danie, to mógłby mieć zarzuty, że ta porcja jest za mała i się nie naje, no ale myślę, że w połączeniu z przystawką będzie okej. Po prostu tam było zdjęcie w karcie tego dania i wydawało się dużo większe, a tak naprawdę na przykład tego risotto czy tej rybki nie ma jakoś bardzo, bardzo dużo, więc jak ktoś lubi dużo jeść, to może się nie najeść. No i to, na co czekacie, czyli ceny. Dzbanek wody niegazowanej 11 zł, żurek 15 zł, moskole 15 zł, filet z pstrąga 42 zł oraz kotleciki jagnięce za 59 zł, łącznie 142 zł. Są tańsze dania główne w karcie. Jeśli to nie jest jagnięcina, jeśli to nie są ryby, no to za te 3 dyszki można zjeść. Przyjechaliśmy do leśniczówki Uzięby. Jest to miejsce w Dolinie Chochołowskiej w Witowie, które nam wszyscy gorąco polecali. Za klimat, za jedzenie, zamówienie złożyliśmy.
będą takie dania, które jedliśmy wiele razy i takie, które zjemy po raz pierwszy. Także jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Byliśmy na Mazurach, to trafiła nam się taka pogoda, że po prostu wakacje w pełni. No a wczoraj przyjechaliśmy w góry i od dzisiaj jest jesień, jest chyba 12 stopni, szaruga za oknem, chociaż tam gdzieś słońce się przebija czasem, ale jest bardzo, bardzo chłodno, czyli raczej mamy taki październik niż lipiec, dlatego ja sobie wzięłam rozgrzewający napar z imbiru z konfiturą malinową, a Maciek, ty masz chyba lemoniadkę, nie? Mhm. Jesteśmy w lipcu w górach, a czuję się trochę jakbyśmy byli zimą, bo się właśnie tutaj rozgrzewam takimi napojami. Zaczynamy od grillowanego osypka z żurawiną. Ciągnie się troszkę żurawinki. Nasze zdrówka. Jak? Dobrze jest. Po to się w góry przejeżdża, żeby osypka z grilla zjeść. Jak oceniasz osypka? Dla mnie to jest zawsze pyszne. Zawsze jak jesteśmy w górach, to zamawiam sobie takiego właśnie osypka na ciepło z żurawiną. Jest to smak idealny, smak życia. Więc co można więcej powiedzieć? Jest to po prostu pycha. Tam gdzie grzyby, tam jestem ja. Czyli oczywiście zamówiłam z karty coś z grzybami i jest to, tak jak w karcie było napisane, najprawdziwsza zupa z prawdziwkami i z kluskami. Jest naprawdę bardzo dobra, chociaż na razie dopiero wzięłam tak tylko tego bulionu łyżkę, ale jest bardzo grzybowy. I tych prawdziwków jest tu naprawdę dużo, jak możecie zobaczyć, jest ich sporo, a kluseczki są też tutaj wszędzie. Więc myślę, że to będzie dobra. W ogóle jest bardzo duża porcja, więc myślę, że się mocno najem tą zupą. Mamy teraz dwa dania, które widnieją w karcie jako specjały. Specjały od 1991 roku, czyli od otwarcia leśniczówki u Zięby. Mamy kultowy kotlet schabowy z ziemniakami i zasmażoną kapustą. Oraz coś innego, coś ciekawszego, czyli rzepa mastono z kwarkami. Czyli to są ziemniaki ubite ze skwarkami. I do tego kefir. Co do schabowego, już troszkę zjadłem. Bardzo, bardzo dobry. Słyszeliśmy, jak był ubijany. Nie wiem, czy słyszycie, ale ja słyszę, jak tego schabowego ubijają. Także dobry znak. Porządnej grubości, gorący, tłuściutki, idealny. Ostatnio często zamawiałem schabowe i ten chyba najsmaczniejszy. Naprawdę udany, do tego proste gotowane ziemniaki i zasmażana kapusta. To danie równie proste, nawet prostsze. Mamy ziemniaki ze skwarkami i do tego kefir z ziołami, ze szczypiorkiem, z pietruszką chyba. Rzucamy na ziemniaki i wcinamy. Dzięki temu danie jest orzeźwiające, a przy tym pożywne. Pani mówiła, że to takie tradycyjne tutaj, nie? Tak, to takie tradycyjne góralskie danie. W karcie specjałów, z której zamówiliśmy już schabowego, między innymi, były jeszcze pierogi z borówkami. No i skusiliśmy się od razu, ponieważ my lubimy takie pierogi na słodko. To jest sztosik, pachną jagodami mocno. A tu jest śmietana, sobie trochę wezmę. Taka rozpusta. Bardzo dobra. Kocham właśnie takie pierogi z jagodami, bo one nie są aż tak słodkie, ponieważ są też takie kwaskowate i to jest super. Ale dobre. Mocno jagodowe. Ciasto delikatne, na tyle cienkie, na ile może być ciasto w takich pierogach, bo nie może być za cienkie, gdyż wiadomo co jagody wyczyniają. Ale rewelacja. Kocham pierogi z jagodami, to chyba moje ulubione pierogi, jakie istnieją, mimo że uwielbiam też na przykład pierogi ruskie, ale jagody nie zawsze są, nie wszędzie są, także no pycha. Było bardzo smacznie, w zasadzie wszystkie dania nam smakowały. Były takie klasyki z Podhala, jak oscypek, jak te moje ziemniaki z kefirem. Były też takie dania, które jemy w całej Polsce. Świetny schabowy, bardzo smaczne, domowe, uczciwe jedzenie. I myślę, że leśniczówka u Zięby dołączy do takiego mojego top 3 restauracji właśnie z takim domowym, miejscowym jedzeniem na Podhalu, obok Marzanny z Zakopanego i Bąkowo z Ochylina, Wyżnio i Niźnio. Również z Zakopanego, także myślę, że warto tu przyjechać nie tylko kiedy chcecie wybrać się na Dolinę Chochołowską, ale też, żeby coś zjeść. Jak ci smakowało? Bardzo mi smakowało, było pysznie. Najbardziej mi chyba smakowały pierogi. Tak już jak byliśmy na Mazurach, to tak za mną te pierogi z jagodami chodziły, więc się cieszę, jestem zaspokojona tym smakiem. Mi też najbardziej smakowały pierogi z jagodami, ale prawdopodobnie co by się na tym stole innego nie znalazło, to i tak najbardziej smakowałyby mi pierogi z jagodami. Mój rekord w jedzeniu pierogów z jagodami to 42 sztuki, ale to jak babcia zrobiła. Który to był rok? 2005. No i ceny, bo też pewnie interesuje was, ile ta przyjemność może kosztować. Oscypek
kosztował 12 zł, grzybowa 14 zł, pierogi z borówkami 22 zł, rzepka z mlekiem, czyli te moje ziemniaki 16 zł, schabowy, cały zestaw za 27 zł, do tego jeszcze napój imbirowy za 12 zł oraz lemoniada za 12 zł, razem 115 zł. Za jedzenie, które myślę śmiało, 3 osoby też by się mogły najeść. Co więcej, z tego co widziałem w menu, co jest ewenementem w Polsce, woda, jeśli poprosicie tylko, jest za darmo. Idziemy teraz na spacer. Jak widzicie, mówiłam o pogodzie, słońce trochę się przebija, więc fajnie. Zajechaliśmy do miejsca, które nazywa się Bigosówka. Będzie bigos, będzie ryba, będzie barszcz. Jest barszczyk, jest pasztecik z mięsem, jest też wersja z pieczarkami. No spoko. Tylko tyle? Tylko tyle. Klasyczny barszczyk z klasycznym pasztecikiem, a obok Soni jest już danie, z którego wzięła się nazwa tego miejsca, czyli bigos. Przepraszam za mój wygląd, jestem taka trochę nieogarnięta, ale właśnie wróciliśmy z term. Byliśmy w termach bania, na basenach. Przyszedł już bigos. Bigos jest gorący, jest bardzo smaczny, aczkolwiek moim zdaniem jest trochę za słony, ale to może wynikać tylko i wyłącznie z moich upodobań smakowych, bo ja raczej tak dużo nie solę, ale wiem, że wiele osób lubi sobie dosolić i dla nich pewnie byłoby to idealne właśnie doprawienie, ale jest, sam w sobie jest pyszny, taki domowy, jak ktoś lubi bigos, to mu posmakuje. Mi bigos też dobrze wjeżdża, z chlebem komponuje się znakomicie, także uważam, że warto go tutaj zamówić. Ja też uważam, że trochę za słony. Troszkę tak, no, ale ja generalnie ja mało solę na przykład, no. Więc trzeba tę uwagę mierzyć swoją miarą. Dostaliśmy smażonego pstrąga i tyle na razie mogę powiedzieć. Pół pstrąga już zjedliśmy i muszę przyznać, że jest to dobry, smaczny, zrobiony na świeżo, co było słychać. Pstrąg z patelni, bez jakichś dodatków, taki też zamówiliśmy. Można wziąć go z sosem śmietanowym, chrzanowym lub czosnkowym, ale taki też jest bardzo smaczny, także polecam. Tylko oczywiście pocytryniliśmy, no i mamy sałatkę z ogórka i pomidora, świeżutką, pyszną, proste i smaczne. Zjedliśmy, generalnie nam smakowało, ale tak konkretniej podsumujemy sobie jutro, bo już jest ciemno. Było to ciekawe przeżycie tam przyjechać, bo jest to restauracja, gospoda między Bukowiną Tatrzańską a Słowacją, granicą ze Słowacją w Łysej Polanie. To jest taki lokal stojący przy drodze, który jakby zatrzymał się trochę w czasie, mam wrażenie. Prowadzi go jedna rodzina. Jest taki specyficzny klimat. Jeśli chodzi o jedzenie, to chyba najlepszy był, najsmaczniejszy był ten pstrąg, z którego zresztą bigosówka wbrew nazwie słynie. Bigos też jest owszem w karcie, ale to te pstrągi są takim najważniejszym elementem karty. Nie jest to moim zdaniem miejsce, do którego warto jechać specjalnie, bo jest ono na uboczu, nie jest to nic aż tak rewelacyjnego, ale jeśli mieszkacie w Bukowinie i nie wiecie gdzie zjeść, już wszystkie inne polecenia macie obcykane, no to możecie spróbować, albo kiedy jedziecie po prostu ze Słowacji do Polski i akurat przejeżdżacie, no to śmiało, można się zatrzymać. Jeszcze co do cen. Pstrąg kosztował nas 38 zł i 70 groszy. Bigos 15 zł, barszcz 4 zł, pasztecik z mięsem 5 zł, surówka do pstrąga za 5 zł, chleb za złotówkę i woda mineralna, każda po 4 zł, łącznie za złotych 8. Razem zapłaciliśmy 76 zł i 70 groszy. W samej Bukowinie jednym z częstszych poleceń jest schronisko smaków. Restauracja firmowana twarzą i nazwiskiem Magdy Gessler. Byliśmy tam 1,5 roku temu. Opinii o tym miejscu powtarzać, więc nie będę, tylko odeślę was do filmu, w którym o schronisku smaków opowiadaliśmy. Link wyskoczył wam w prawym górnym rogu ekranu. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Ziębówka. Jest bardzo blisko położona tej restauracji, której byliśmy wczoraj, czyli Leśniczówki u Zięby. Jest ono jednak dużo nowsze, bo istnieje od 2009 roku. Krąży plotka, że to są ci sami właściciele, ale nie mam potwierdzenia póki co. Tutaj taka kuchnia bardziej restauracyjna, mniej domowa, chociaż wciąż myślę dość mocno domowa. Też widać różnicę, widać, że ten budynek, ten dom jest nowszy po prostu, więc klimacik trochę inny, choć wciąż góralski. W międzyczasie dostałem kwaśnicę, która jest gotowana na wędzące oraz jest dodatkiem konfitury z czarnej porzeczki. Co to będzie? Zobaczymy. Kwaśnica ciekawa, smaczna, bardzo mocno kwaśna. Jest mało mięsna jak na kwaśnicę, ale z drugiej strony ten dodatek
czarnej porzeczki, konfitury z czarnej porzeczki, wprowadza taki ciekawy, niespodziewany twist. A kwaśnica smakuje inaczej niż wszystkie inne kwaśnice, ale to nie znaczy, że smakuje gorzej. Oprócz kiszonej kapusty i konfitury z czarnej porzeczki mamy też dobre mięsko i ziemniaki. No wchodzi, wchodzi dobrze. Zobaczcie, jak ta zupa kolor zmieniła przez tą konfiturę. Jak taka zupa owocowa. A tak nie smakuje wcale. Dzięki tej konfiturze i przez to, że no nie jest to aż tak bardzo mocno mięsny wywar, jest to zupa troszkę lżejsza niż zazwyczaj kwaśnica jest. U mnie pierogi ziembówkowe z kapustą i z grzybami oraz z dodatkiem oscypka. Wszystko to skąpane w oliwie bazyliowej. W tych pierogach przede wszystkim czuć kapustę i grzyby. Ten oscypek gdzieniegdzie występuje z takim tłem. Czuć troszkę ten słony smak sera, delikatnie też tą wędzonkę, ale nie ma tego smaku oscypka jakoś dużo. Trzeba to podkreślić. No i ciasto takie kruchowate trochę. Ja jednak wolę inne ciasto w pierogach. Ja zamówiłam sobie łososia z takiej właśnie tutaj karty, która nazywa się sezonowe menu szefa kuchni. Jest to łosoś z ziemniakami, z fasolką szparagową. Miałam ochotę na coś takiego bardziej lekkiego. Jakoś tak wczoraj się przejadłam tymi takimi tłustymi góralskimi potrawami. A łososia dawno w sumie nie jadłam. Kawałek łososia jest duży, jest bardzo smaczny. Myślę, że to takie bezpieczne danie, jak ktoś tego typu dania lubi, to mu posmakuje. Fajne są te ziemniaki, ponieważ tutaj ta fasolka jakby nie jest tak osobno, jak często jest podawana, tylko ona jest tutaj z tymi ziemniakami wymieszana. Wszystko dobrze się komponuje, jak najbardziej przyjemnie się to je. Zjedliśmy już, wyszliśmy na zewnątrz i uczucia mamy razem takie mieszane. Kwaśnica była najlepszą częścią tego posiłku. Bardzo fajna, z twistem, ciekawym bardzo. Z chęcią wróciłbym tutaj na nią. A reszta dań taka, że nie można powiedzieć o nich, że były niesmaczne, ale też jakoś szalenie nam nie smakowały. Na koniec jeszcze zjedliśmy sernik, który z góry był przypalony. Bez tego byłby dobrym sernikiem pewnie. Także raczej bym tego miejsca wam nie polecał. Jeśli bylibyście w okolicy, byście chcieli zjeść w jednym konkretnym miejscu, no to lepiej kawałek dalej przejść czy przejechać do leśniczówki u Zięby. Co ciekawe, sprawdziłem to, właściciel obu restauracji jest ten sam, tylko tam jest tak bardziej tradycyjnie góralsko, a tutaj jest właśnie z takim twistem, bardziej restauracyjnie, mniej domowo, no i jakoś bardziej kupuję tamtą wizję niż tą. Na rachunku mamy 154 zł za całość, czyli kwaśnica gotowana na wędzące za tych 14, filet z łososia za 48 zł, pierogi ziębówkowe 28 zł, lemoniada 14 zł, zamówiliśmy dwie, piwo 0,3 litra 8 zł, sernik waniliowy 16 zł i dwa espresso po 6 zł każde. Tak to wyglądało. Na nasz krótki pobyt na Podhalu zatrzymaliśmy się w Poroninie, w pensjonacie, który nazywa się Niedźwiedzia Residence. Bardzo dużo tutaj różnych rzeźb misiów wszelkiej maści. A poza tym jest bardzo przyjemny pensjonacik, bardzo ładnie tutaj, jest piękny ogród, śniadania w cenie, śniadania w formie bufetu, dużo jakichś lokalnych rzeczy. Można znaleźć coś dla siebie na pewno w czasie takiego śniadanka, później można zjeść pierogi. My jedliśmy na przykład pierogi z jagodami. Pyszne. Generalnie myślę, że miejsce warte polecenia, zwłaszcza jeśli ktoś chce w górach mieć taki cichy kącik dla siebie, w którym może odpocząć po górskich szlakach czy innych górskich wojażach. Mi się podobało. Przy wyjeździe dostaliśmy ciastko misia. Jak widzicie, jest dużo tutaj misiów. Z Poronina jest już blisko do Murzasichla. Do tej uroczej miejscowości można przejść się nawet na piechotę, a można tam trafić na kultową, działającą od 3 dekad restaurację włoską, prowadzoną przez góralsko-włoską rodzinę. Choć jej nazwa Le Chalet niekoniecznie wszystkich zachęci, to mówię wam, warto sprawdzić to miejsce. O tej restauracji również opowiadałem w osobnym vlogu, opublikowanym jakieś pół roku temu. W prawym górnym rogu wyskoczył wam teraz do niego link. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Markowa Zagroda w miejscowości Mizerna. Odjechaliśmy już trochę od Zakopanego, wracamy do Warszawy. Ta miejscowość znajduje się blisko jeziora Czorsztyńskiego, blisko są już Pieniny. Nie wiem, na ile to jeszcze jest Podhale, ale często w tych polecankach Zakopanej okolice się pojawia. Także tutaj przyjechaliśmy. To miejsce słynie z pstrąga. Są stawy hodowlane, jest pstrąg smażony, pieczony lub wędzony. My zamówiliśmy wędzonego i pieczonego. Oprócz tego jakieś takie frykasy, czyli będzie oscypek z żurawiną na przykład. Coś jeszcze? No myślę, że będzie bardzo fajnie. Tak się zapowiada, że może być smacznie. W ramach takiej przystaweczki oscypek grillowany z żurawiną.
gorący, pyszny. Mało nam tych osypków, co? Mhm. Dlatego bierzemy, wieziemy do domu dużo. Będziemy jeść i jeść. Piękny zapach, kocham ryby. Ja mam strąga pieczonego, jest bardzo dobry, świeżutki, kocham taką rybę. W ogóle bardzo lubię ryby pieczone. To jest chyba mój ulubiony rodzaj przyrządzenia ryby. Do tego mamy frytki, których jeszcze nie zjadłam, bo są gorące. I kapustę, więc to jest dla mnie też bardzo dobre połączenie. Ryba z kapustą i do tego frytki albo ziemniaki. I to jest obiad życia. Bardzo fajnie. Jestem zadowolona i zaspokojona rybnie. Już. Czekaj, ogórka zjem. U mnie pstrąg wędzony. Ja rzadko zamawiam wędzone ryby, bo czasem trafiam na uwędzone w sposób nieodpowiadający mi. Ten smak nie zawsze jest dla mnie ok, a tutaj ta wędzonka jest idealna. Mam do tego ogórki kiszone, więc jest super. Jest to ryba wędzona na ciepło w piecu opalanym drewnem. Tutejsza specjalność, dlatego to się zamówię. Polecam, ale polecam też pieczonego. Najlepiej zamówić dwa. Pewnie smażony też jest dobry. I pajda z pstrągiem wędzonym pewnie też jest dobra. Było bardzo smacznie, bardzo dobra ryba, świeża, odpowiednio przyrządzona. Śmiało mogę polecić to miejsce i z tych restauracji, które póki co Wam pokazaliśmy, no to jest chyba taka druga, którą mogę w 100% zarekomendować. W przypadku pozostałych, no to coś było dobre, coś było mniej smaczne. Obok Leśniczówki u Zięby jest to moja ulubiona restauracja z tych, które odwiedziliśmy w czasie naszej tej małej tutaj podróży. Do innych nie jestem do końca przekonana. Zresztą to widzieliście po naszych reakcjach, po naszych ocenach, ale tutaj i Leśniczówka u Zięby, sztosik. Tutaj jeszcze jest taka fajna rzecz, że w sumie są dość przyjemne ceny. Piwo Gorczański Kozioł, 9 zł, napój gazowany, no to była woda, 5 zł, osypek razy 2 po 5 zł, czyli łącznie 10 zł. Strąg, niezależnie od tego jak jest przyrządzony, jest w cenie 6 zł za 100 gramów. U nas wyszło łącznie 51 zł za te obie ryby. No i do tego frytki za złotych 6 oraz surówka jedna i druga, czyli kiszona kapusta i ogórek kiszony, to po 3 zł. Czyli łącznie za 6 zł, razem 87 zł za naprawdę przepyszny obiad. A jeśli mało Wam jedzenia spod hala, to odsyłam Was do playlisty Gastro Tatry. Tam wiele vlogów, przede wszystkim o restauracjach z samego Zakopanego. Link w prawym górnym rogu. Warto też zasubskrybować ten kanał, bo już wkrótce pojawi się jeszcze jeden film z Zakopanego i będzie on wyjątkowy, bo z nowej restauracji Wojciecha Modesta Amaro. Póki co dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Trochę żałuję, że to nie była jazda przez same pyszności, tak jak było to na Mazurach. Na pewno jednak i tym razem przynajmniej część tych moich rekomendacji będzie dla Was pomocna. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie najbardziej lubicie jeść na Podhalu. Polecajcie restauracje, rekomendujcie pensjonaty, noclegi, miejsca, w których można kupić dobre góralskie sery. Po to są komentarze, żebyście to napisali. A tymczasem żegnam się. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.